Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy Was w prasówce. W ogóle Poland. Nie poznani twarzy twej, plotkuj, oszkaluj i opluj. A w dzisiejszym kunkwacie Justyna Steczkowska, Julia Wieniawa, Akop Szostak, Sylwia Szostak, Izabela Janochowska, Aneta Glam, Monika Richardson. Bardzo ważne ogłoszonko. Słuchajcie, po pierwsze, dziękujemy wszystkim za to, że jesteście i nas Kapkunka. Oglądacie. Kapkunka. Specjalne podziękowania dla osób wspierających nas na YouTubie. Dziękujemy bardzo i w związku z tym, że Was przybywa, do czego również zachęcamy nadal, postanowiliśmy podzielić się fantastyczną informacją. Wraca format prasówka po prasówce. W każdym tygodniu, gdy wpada prasówka, w poniedziałek dla wszystkich, w poniedziałek dla osób wspierających od drugiego poziomu, wpadnie prasówka po prasówce, gdzie będziemy przedstawiać dwa dodatkowe tematy z gazetek oraz horoskop. Więc jeżeli jeszcze komuś mało, zachęcamy do wspierania. Mm-hmm. A to jest gdzieś tutaj na dole. No ten guzik wesprzyj albo join, jeśli mają po angielsku interfejs YouTube'owego. Tam sobie poczytacie więcej, bo już wiecie, już wystarczy. Mm-hmm. Musisz odkrząknąć, stary dziecię. Powinieneś jeszcze splunąć. Zara będzie gardziołko wysiądzona. No ale muszę, bo teraz będzie temat z Justyną Steczkowską. A, okej. Okay. Także... Ty nie umiesz tak wysoko. No nie, no dlatego nie jestem Justyną Steczkowską, tylko jestem po prostu jakimś błaznem w internecie. A co do Justyny Steczkowskiej i internetu, no to dzieje się. Dzieje się, ponieważ Justyna Steczkowska... Może jesteś Sutyną? Sutyną Juskowską? No. Może jestem. Może jestem? Poczekaj. A może nie Sutyna jestem? Sutyna i Teczkowska. Nie da rady. Jiteczkowska. Nie da rady. Jiteczkowska. Jiteczkowska. Ale Sutyna brzmi nieźle. Sutyna brzmi dobrze. Pani Sutyna wzięła udział w Jaka to Melodia, ponieważ ona nie dostała się na Eurowizję ze swoją piosenką Witcher. Więc jako nagroda pocieszenia poszła do Jaka to Melodia zaśpiewać jakąś tak. piosenkę. Tak. Tego Witchera czy nie? Witchera. Naprawdę? Tak. Tak, bo ona cały czas go promuje. Znaczy super, ale no taki... No wiem. Wiesz, odwrotność upgrade'u, jakbym to powiedział. A czy jaka to melodia nadal jest prowadzona przez Brzozy, czy już tego starego? Ja nie mam pojęcia, przez kogo jest prowadzona aktualnie. Wiesz, którego? Janowski. Janowski, tego co ta psychofanka od 20 lat go śledzi. Tak, tak, a polskie prawo nie potrafi sobie z tym poradzić. Mm. No dobra, no i wystąpiła. No i super. Wzbudziło to spore emocje, ponieważ jakaś pani Ewa przez V pisane przypier papier się Ewa, do pani Justyny Ewa. I napisała na fanpage'u na Facebooku tak. Może kiedyś na żywo się uda to zaśpiewać. Jak na razie playback, gdziekolwiek to śpiewa. Ale niemiło. Wcale nieprawda, pani Ewo. Nieprawda. Słychać nie było sapanie Jusi, zarówno na Sylwestrze, jak i... Na Sylwestrze chyba tylko to zaśpiewała właściwie. I Justyna, wyobraź sobie, odpowiedziała. Mam nadzieję. Napisała tak. Ewa, to jest na żywo. Zaręczam ci. Słychać nawet, jak głos się trzęsie. Ale żeby śpiewać na żywo z taką ilością ruchu, to trzeba nieustannie ćwiczyć. I to robię. Więc bądź tak miła i pisz, że wiesz lepiej ode mnie, czy śpiewam na żywo. Wesołych świąt. No wiesz, kurczaki, no ktoś ci mówi, że jesteś słoniem, no to w końcu wkurzasz się i mówisz, nie jestem słoniem. Ja bym nawet się nie zdziwił i nie był zaskoczony, jakby w tej melodii był playback, bo to jest bo to właściwie... to jest chyba zwykle playback. To jest, no właśnie, ale to jest, wiesz, nagrywanie zawsze. W studiu jakimś, więc to pytanie, czy też są warunki w ogóle do wejścia diwy. Do rozprzestrzeniania się tego dźwięku, wiesz, odpowiednio, tak? Tak, tutaj tak. Tutaj nie chodzi o sprzedaż tej piosenki w trakcie programu, w sensie dla tych widzów, którzy tam są, tylko później odbiorcą w telewizorach. No ale dobra, okej, no. Justyna w ramach promocji swojej piosenki nieeurowizyjnej odwiedziła również Małgorzatę Domagalik w studio kanału sportowego. Sustyna, a nie Sutyna. Źle, to był błąd. To był błąd. Przyznaję się. Padły tam takie słowa dotyczące tego, że pani Justyna wyje. No ale że to jest jakiś nowość? No słuchaj.
Ktoś powie mi, jakiś człowiek, który nawet na tym koncercie nie był, a gdzieś tam przykleimy etykietę, ona wciąż wyje. Jak ja mam się bronić? To tak, jakby powiedzieć Lewandowskiemu, a on wciąż strzela gole. To jest taki zarzut totalnie abstrakcyjny, bo to akurat od wokalisty wymaga naprawdę pracy, umiejętności i pracy sportowca nad swoim głosem. Dawno wyleczyłam się z tej paranoi, że muszę podobać się wszystkim ludziom. Super. Bardzo, ale totalnie jakby zgadzam się, no bo żeby tak wyjść jak ona, no to też trzeba umieć to tak trzeba wyjść. Tak umieć wyjść. I też właśnie łatwo sobie wchodzić do głowy. Nigdy nikomu się nie spodobasz. Nigdy wszystkim się nie spodobasz. To prawda. Więc po prostu trzeba się i te osoby, którym się nie podobasz, prawdopodobnie zabiorą najbardziej głos. No właśnie, oczywiście, więc niech nam wyje i 100 lat. Cały czas jest pytana o te preselekcje do Eurowizji, które, no nie wiem, czy jej poszły do końca. Chyba nie, skoro się nie dostała. I powiedziała tej Małgorzacie Domagali w kanale sportowym tak. W pewnym sensie jest to zadziwiające, ponieważ było to gotowe show, w którym stawiali na mnie nie tylko Polacy, ale ludzie, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli Justyny Steczkowskiej, którzy mieszkają w Europie, punktują, oglądają, szukają i tak dalej. No, tak było. Też to tak pamiętam. Nikt nie powie, że tak nie było. Ale z drugiej strony, no nie wiem, może to by było zbyt oczywiste. Stało się, no i po prostu trudno, nie? I tak reklamę niezłą sobie zrobiła. No dobra sobie zrobiła, więc reklamę, naprawdę. Tak naprawdę nic złego się nie stało. Justyna, nic się nie stało! No ale to nie koniec przygód Justyny, bo tamte się działy w internacie i jakieś działy się różne rzeczy. No ale i warto pamiętać, że zjadła te pączki. Jezus, to do pączków to teraz właśnie chciałbym przejść no do widzisz, tematu. A no widzisz. Ponieważ na Superaku ukazał się artykuł exclusive. O. Justyna Steczkowska ma w nosie przepisy drogowe. Parkuje na środku ulicy i baja bongo. Zobaczcie, co ona wyprawia. Zdjęcia. Ale że zrobiła cover baja bongo? Niestety nie właśnie. A w sumie ja bym ją widział w coverze Baja Bongo. To Baja Bongo. Hej! Baja Bongo. Oj, Jusia, Jusia. Artystka z pewnością dłużej myślała o swojej stylizacji niż o tym, gdzie zaparkować. Gdy ostatnio pojawiła się w centrum Warszawy, inni kierowcy znowu musieli mieć się na baczności. Justyna Steczkowska jest bowiem znanym warszawskim piratem drogowym. To prawda. Właściwie nie ma roku, by media nie rozpisywały się o kolejnej kolizji drogowej z jej udziałem. Raz nawet zabrano jej prawo jazdy. Kiedyś przecież nawet przygotowaliśmy grafikę. Justyna jako pirat drogowy, pamiętasz? Tak pirat było. Justyna z papugą na ramieniu. Piękne to było. Teraz też było ryzykownie. Gwiazda przyjechała swoim Volvo XC60 wartym 330 tysięcy złotych do warszawskiego Śródmieścia. Gdy mijała piekarnię, postanowiła zatrzymać się przy niej i kupić kilka smakołyków. Bo choć Jusia ma perfekcyjną figurę, nie odmawia sobie słodkości. Kupiła więc kilka bagietek i ciastko na drogę. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby zaparkowała jak człowiek, a nie na samym środku ulicy. A nie jak co? Jak jakaś antylopa? I są zdjęcia. I są zdjęcia bagietek? Są zdjęcia jak żre. Tutaj idzie. No, nogi oczywiście na wierzchu. Tak, kazaki. Kazaki są, tutaj aha, czarno, tarorora. Tutaj torebeczka. No jakiś wąż. Jakiś wąż. To jest Valentino, widać. Zaparkowała sobie na środku. Zaparkowała sobie, no bo po prostu potrzebowała ciastko. Może cukier jej spadł. Cukier jej spadł, totalnie wiesz? Cukier spadł. Ale patrz z tym ciastkiem jak idzie. No po prostu, ale ona nawet nie stwierdza pierdol. Widać, że żuje. Pierdolę to, nie będę czekała aż do domu, dojadę teraz, zeżrę. Tutaj zbliżenie na pośladek. No jest zbliżenie, jest, zdjęcie numer 8, zbliżenie jest na pośladek. Zbliżenie na lekko wystający pośladek. Prawy. Tak, prawy pośladek. No idzie z tym ciastkiem. Są bagietki. I ma te rękawiczki w stylu Madonna. Tak, 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 jest. Bo to są, wiesz co, to są chyba takie rękawiczki do prowadzenia samochodu. Ja nie wiem, o co chodzi, czy jakoś lepiej się prowadzi samochód w rękawiczkach bez palców. Patrz jak tutaj ja. No wsuwa po prostu jak jakaś pojebana. Wsuwa ciastko jak pojebana, jak pojebana. Widzicie, o co chodzi? Ona chce wpieprzyć to ciastko, zanim dojedzie do domu i później jak dojedzie, to tylko bagietki były. A tutaj Bastet i super jak się ma. Klasyk, klasyk. Słuchaj, Graża, dziwna sprawa, ponieważ od początku tego roku dzieją się jakieś kwasy w kajaksie. Na początku 2 stycznia Kaja wydała oświadczenie na Instagramie o treści takiej, że kończy współpracę z kajaksem. Co było takie dziwne, ponieważ ona zakładała,
tę wytwórnię i ma jakby nazwę też od jej ksywki. Tak. Ona, z tego co pamiętam, lata temu zakładała tę wytwórnię razem ze swoim przyjacielem Tomaszem Grewińskim. Nie wiem, czy ta firma widocznie była zarejestrowana na niego z jakiegoś powodu, ale ostatecznie zdecydowała się zrezygnować z tej współpracy. Mało tego, tutaj na sam koniec dodała informację. Odnośnie do mojej współpracy z panem Tomaszem Grewińskim wydane zostanie oddzielne oświadczenie. Które robi się międzynarodowo. Yes. Które do dzisiaj, czyli 3 miesiące później, nie zostało wydane. Graża 4 już miesiące później. Styczeń, luty... Nie, poczekaj, to było w styczniu. Do lutego, do marca, do kwietnia. 3 miesiące, kochana. Cały styczeń, cały luty, cały marzec. A no tak, mam początek kwietnia. Ciężko. A teraz, po tych 3 miesiącach, dołączyła do tego, słuchajcie, normalnie Jules Julia Polska-Wieniawa i wydała oświadczenie. Kochani. Pragnę poinformować, że z dniem dzisiejszym rozwiązałam moją współpracę z wytwórnią Kajax. Nie będę komentowała skierowanego przeze mnie do Kajax oświadczenia o rozwiązaniu współpracy. W tej sprawie proszę o kontakt bezpośrednio z moim pełnomocnikiem, mecenasem Marcinem Marcinkiewiczem. Marcin Marcinkiewicz. Łatwo zapamiętać. Marcin Marcinkiewicz. Marcin Marcinkiewicz. Dziwne. Dasz sobie radę z tym? Tak. Odnośnie do mojej współpracy z Kajax wydane zostanie oddzielne oświadczenie. Wasza Jules. Nastąpiło to dosłownie kilka dni temu, gdy to kręcimy i do tego momentu nadal nie zostało wystosowane żadne inne oświadczenie. Czyli moment, Kaja nam wisi oświadczenie 3 miesiące. Jest, mama. A Jules kilka dni nam wisi oświadczenie. Więc nie wiadomo, ile będziemy czekać. O, może one jakoś razem wydadzą oświadczenie piosenka grupowe. Piosenka oświadczenia. I zaśpiewają po prostu to oświadczenie. Super tak. By było. Wiesz, jak się nazwie ta piosenka? Jak? Oświadczenie. I jaka akcja, słuchajcie. No bo ona wrzuciła na Instagram ten post. Normalnie z opcją lajkowania, komentowania. I ten post o zakończeniu współpracy z Kajaksem skomentowała Kaja ze swojego konta publicznego i napisała: powodzenia, Julcia. Mądra i odważna decyzja. Trzymam kciuki. Po czym usunęła ten komentarz. A przynajmniej tak nam się wydaje, bo nie możemy go znaleźć. No tam. Tak, ja sprawdzałem jeszcze dzisiaj. I go nie ma. Też. Tak, okay. I go nie ma. Więc... I don't know. Ale zobacz. Mądra i odważna decyzja. No, ewidentnie coś tam się dzieje. Jest jakiś kwas. I wiesz, co jest najgorsze? Że my nie wiemy co. Tak. Mi to tak wkurza, jak nie ja też. Nie wiem czegoś. My tak od stycznia się zastanawiamy. Maskara, Kaja, no naprawdę. Weź, lituj się, Kasieńko, no nasza. Jak sama Wieniawa się prosiła, tak? I tego Marcina Marcinkowskiego... Marcinkiewicza nawet. Cokolwiek. Wystawiła, tak? Wystawiła. To jest syn Kazimierza? Nie? Ojciec. Nowa żona. Izabel. Tylko on Izabel. No to wszystkie te protkarskie platformy zaczęły do niego słać pytania i on siedzi po prostu całymi dniami i tam musi im odpisywać. Pomponik wysłany, pudelek wysłany, kozaczek. I tam nie, super zdjęcie. Okej, najpierw krótka wypowiedź dla Pomponika. Umowa łącząca panią Julię Wieniawę Narkiewicz z wytwórnią Kajax została rozwiązana w dniu dzisiejszym przez panią Julię ze skutkiem natychmiastowym z ważnych, zdaniem pani Julii, powodów leżących po stronie Kajax w świetle posiadanych przez panią Julię dowodów. Czyli oznacza to, że możemy się domyśleć, podejrzewamy, że w Kajaksie ktoś robił jakieś kwasy dotyczące najprawdopodobniej pieniędzy. Tak, aż tak się domyślamy. No a jak inaczej to wyjaśniasz? My nie wiemy. Julia Wieniawa ma dowody, jakieś pisemne dowody, których nie da rady podważyć z tego, co rozumiemy, że jej własna wytwórnia chyba jakoś działała na jej niekorzyść, tak? No, albo nie tak. Była względem niej do końca szczera czy lojalna. Tym bardziej, jeżeli to jest jeszcze no po prostu ze skutkiem natychmiastowym. Tak, tak natychmiastowym, czyli od razu, tak. Znasz tak? Coś takiego. Byłaś słuchaj, kiedyś... jestem w Kajaksie. Nie mam jestem w Kajaksie. I gąsia ty, tam, ktoś tam. O, i jeszcze. Pełnomocnik artystki udzielił także informacji, że firma fonograficzna w żaden sposób nie zareagowała na rozwiązanie umowy. To ciekawe. Jedna z twoich największych aktualnie artystek wysyła ci, że jakby fakaj się, fuck you, fuck off nauczyciele. Fuck you nauczyciele! I w ogóle nie chce mieć z tym nic wspólnego, a oni są tacy... Cokolwiek.
Aaronik tutaj jest, mamy dzisiaj wolny, nie? Ewidentnie coś tam jest dziwnego na rzeczy. Ale no najgorsze jest to, że ta firma jest po prostu na maksa i zawsze będzie na maksa kojarzona z Kają, no, tak? Oczywiście, że tak. Nie tylko przez nazwę, już jest taka oczywistość, ale przez to, że no po prostu ją zakładała i była główną artystką. Teraz no to nie wygląda dobrze. Smutne to jest trochę, kurczaki. Kurczaki, wiesz, ponieważ ja naprawdę zawsze darzyłem sympatią wytwórni Kajax jako, wiesz, polska wytwórnia, która ruszyła tak naprawdę z niczego, dawała też szansę przez wiele lat wielu różnym artystom takim, no nieznanym, tak? Tak, zaistnieć. I dzięki właśnie tej wytwórni wielu z nich się wybiło, więc moim zdaniem robiła znaczenie na polskim rynku muzycznym. Okej, mamy teraz dłuższą wypowiedź pana Marcina Marcinkiewicza dla Pudelka. Pragnę wskazać, że zgodnie z danymi, które zostały mi przekazane, zakończenie współpracy między panią Julią a Kajax polegało na skierowaniu przez panią Julię do Kajax oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, które uznać należy za w pełni uzasadnione i skuteczne z uwagi na zaistnienie wskazanych w tym oświadczeniu ważnych powodów. Oświadczenie to poprzedzone było stosownymi działaniami ze strony pani Julii o charakterze polubownym. Następne wnioski. Poprzedzone było, czyli wychodziło, że Julia o czymś się dowiaduje i jest taka, no nie za bardzo, odzywa się do Kajaksu i mówi, słuchajcie, musimy to rozwiązać jakoś, a Kajaks jest taki, nie odbiera telefonów, więc ona była taka, no nie, jakby done, wystosowuje oświadczenie i niech oni się robią co chcą i oni póki co nie robią nic. Też tak to rozumiem. Umowa została rozwiązana w dniu wczorajszym z ważnych powodów leżących po stronie Kajax w świetle posiadanych przez panią Julię dowodów, których publiczne przedstawienie na tym etapie nie jest wskazane. Na tym etapie. Na tym etapie. Na tym etapie. Pani Julia jest osobą mającą charakter. Uwaga, trudne słowo. Koncyliacyjny. To za to się płaci prawnikom grube pieniądze, tak, żeby używali takich słów. Wielosylabowych słów. Która zawsze dąży do osiągnięcia stosownego kompromisu. Dlatego też, także w sprawie Kajax, możliwe jest zawarcie stosownego porozumienia. Czyli nie wykluczają tego porozumienia. Tak, są otwarci, ale no to porozumienie musiałoby wyglądać tak, że po prostu Kajax się zgadza na natychmiastowe odejście Julii, no bo ona już to oświadczyła. No tak. Więc... Pani Julia gotowa jest na wszystkie scenariusze, w tym, jeśli zajdzie taka potrzeba, nie wyklucza ona dalszych czynności w sprawie Kajax, w tym czynności na drodze sądowej. OMG, jeszcze Wieniawa w sądzie. Yes. Znaczy, to jest kwestia czasu. No tak, no wiadomo. Tylko wszyscy tam wylądujemy. Dokładnie, więc może to już jest ten czas, nie? Może tak. Zawsze warto, pamiętajcie. Brakuje danych. Ewidentnie brakuje danych, ale z drugiej strony też ta sprawa wydaje się taka... delikatna. No tak, ale dziwi mnie mimo wszystko, że Kajax nie zabiera żadnego głosu w sprawie Kai i Wieniawy. Może tam już niewiele kto ogarnia. Ja tego nie wiem. Ja też tego nie wiem, ale podejrzewam, że to jest kwestia czasu. Tylko pytanie, czy to się rozkręci na max dramę, czy będzie, wiesz, polubowne dogadanie? Myślę, że bardziej polubowne dogadanie. Skoro przez 3 miesiące Kaja nie wystosowała oświadczenie, które obiecała. Tak, tak? W sprawie Tomika, no. Chyba nikt ewidentnie tutaj nie ma ochoty bruździć, bo tak naprawdę to też bruździenie samemu sobie. No ale z drugiej strony, jeżeli sprawa dotyczy pieniędzy i podejrzewam, że nie małych, no to czasami nie ma wyjścia. A dzisiaj jeszcze, słuchajcie, w dniu nagrywania prasówki, Kaja wrzuciła jakiś taki dziwny post z opisem 3 kropki ze swoim zdjęciem i na tym zdjęciu pojawiają się jakieś takie napisy. Widzisz mój uśmiech, ale nie widzisz, co za nim stoi. Takie jakieś trochę przygnębiający vibe, tak, wiecie, tak, o co chodzi. Vibe. Że coś tam leży na serduszku ewidentnie. I liczymy na to, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Czas na zgodę, słuchajcie. Idzie wiosna. Stop. To się nie zmieniło. Zanim pójdziemy dalej. To nadal trwa.
cały czas kotki płaczą, bo nie dajecie nam subskrypcji. Tak. Bardzo proszę dać subskrypcję, inaczej kotki nie przestaną płakać. Ja nie wiem, co ja już mam mówić tym kotkom. Naprawdę. Kotki są bardzo niezadowolone. Bardzo są rozpłakane. One patrzą na te statystyki i są po prostu tak oczka zapłakane. Naprawdę. No. No niestety, no słuchajcie, no naprawdę. Subskrypcja, jeden guziczek. Okażcie trochę serca. Grażyna. No, czy co się dzieje? Ja już słyszę potonie. Czy ty słyszałaś, że Akop i Sylwia Szostak się rozstali? No, coś mi się obyło. Obyło o uszy, no. Słuchaj, jak byłam po ziemniaki, ale już nie znam szczegółów. No, zrobili wspólny post. OMG. Oświadczenie masz na myśli. Oświadczenie na Instagramie, wiadomo. I napisali, co następuje. Chcemy się podzielić się z wami naszą bardzo osobistą decyzją. Po wielu latach starań, wspólnych oraz indywidualnych terapii, po niezliczonych próbach budowania harmonii i unikania konfliktów, musimy przyznać, że nasze drogi się rozchodzą. To nie jest żart ani nagła decyzja podjęta pod wpływem mojej Sylwii ostatniej nieobecności. Zdecydowaliśmy się na rozstanie. Chcemy podkreślić, że mimo tej zmiany, nasz wzajemny szacunek pozostaje niezmienny. Nie będziemy wdawać się w internetowe dyskusje, ani antagonizować się nawzajem. Nadal łączy nasz wspólny biznes, który zamierzamy razem prowadzić. Życie nieustannie nas zaskakuje. Czasem nawet bardziej, niż byśmy się tego spodziewali. Życie. No życie zaskakuje. Życie jest Nobelą. Tak się zastanawiacie, po co my teraz o tym mówimy w prasówce, zwłaszcza, że tam jeszcze był taki fragment, że nie będziemy wydawać się w internetowe dyskusje. No więc po co? Tylko tak się zdarzyło, że oni się cały czas wdają w internetowe dyskusje. No i budzi to rozstanie. Budzi niesamowite emocje. No, właśnie. Ja się w ogóle tego nie spodziewałem. Ja też się w ogóle tego nie spodziewałem. W stosunku do nich, ale... Ale poczekajcie, posłuchajcie. Tak. Zaczęło się od tego, że ludzie pod tym oświadczeniem zaczęli pisać już komentarze dotyczące ich rozstania. Jak ludzie zaczęli pisać, myślę, że Polacy są podzieleni. Jeżeli to prawda, to rzeczywiście w internecie można zobaczyć tylko kłamstwa. Sylwia odpisała. Oj, Sylwia. O ratowaniu relacji na terapiach mówiliśmy bardzo długo. Jeśli ktoś nas nie obserwuje od wczoraj, to wie, że temat trwa już długo. Życie. Trzy kropeczki. Kicia, pierwszy błąd. Wdawanie się w dyskusję pod oświadczeniem. Przecież powiedziałaś wszystko, co chciałaś. Co? To jakiś żart na Prima Aprilis? Przecież Akop ledwo pisał, jak bardzo ja kocha i tęskni. Nie wierzę. I tam było dalej, że dosłownie jeszcze sobie tatuaż zrobił z okazji 10-lecia ślubu. Joiks. I Sylwia napisała. Tatuaż zaczął się na długo wcześniej. Czasem ludziom się wydaje, że dawanie sobie setnej szansy coś zmieni. I dalej ludzie, a ona dalej odpisuje. To po co były te posty, że za nią tęsknisz i inne posty dodawana regularnie o waszej wielkiej miłości? Dwie kropeczki. Trochę to nie fair w stosunku do waszych obserwujących. Cztery kropeczki. Sylwia odpisuje. Możesz nawet tęsknić za kimś, będąc obok drugiej osoby w tym samym pomieszczeniu. Ale tylko ona się udziela. Po tych wypowiedziach no można odnieść wrażenie, że... Że co? Że nie jest szczęśliwa z tego, z tej decyzji, tak? I że chce jakoś to swoim odbiorcom no, dać do zrozumienia, tak? Wiesz, słuchaj, niby to jest rozstanie, niby prywatna sprawa i niby nic oczywistego, no ale jeżeli to dotyczy osób bardzo medialnych, które są obserwowane przez setki tysięcy osób każdego dnia, które budują również zasięgi i hajs na swojej relacji, tej prywatnej. Tak, no tak było. Ponieważ oboje jakoś tam krosują swoją działalność i też mają wspólny biznes, są w świecie fitnessu i też, no wiadomo, no lepiej to się sprzeda. Cokolwiek, to mam na myśli cokolwiek, lepiej się sprzeda, jeżeli mamy tutaj do czynienia z dwójką radosnych, szczęśliwych ludzi zakochanych w sobie, tak? Dobra. Ci ludzie tacy rozczarowani, w jakimś mikrostopniu ich rozumiem, ale z drugiej strony mnie nadal szokuje, że ludzie... Odbiorcy w internecie tak we wszystko wierzą absolutnie tak i są tacy, jak to? Ale to nie była prawda? To nie jest wszystko tak jak na zdjęciu. Tak. I ja tak czasem zajmuję się, kurde, nie wiem, ja może ja już po prostu dużo jakoś przeżyłem i dużo widziałem, ale mimo wszystko. Szokuje mnie, że tak dużo osób jest w stanie funkcjonować na co dzień, wiecie, przechodzić przez ulicę i tym podobne, a z drugiej strony są takimi, no nie wiem, prostymi rzeczami zaskoczone. Idziemy dalej z tematem, ponieważ jak się słowo rzekło o tatuażach Akopa, tak możemy je zobaczyć, bo to nie jest jeden tatuaż, a trzy. Chyba się żytujesz. Nie. On sobie wytatuował trzy Sylwie?
Tak. Nie. Tutaj masz jedną Sylwię, nie. którą zjada wilk. Dlaczego Sylwię zjada wilk? Nie wiem, dlaczego Sylwię zjada wilk, ale ewidentnie czy Sylwia jest kapturkiem jakimś? I don't know. Drugi, taka jest podobizna Sylwii, która, nie wiem, to Joker miał być, czy... To jest niepokojące. To jest drugi tatuaż Sylwii i jest znowu niepokojący. I on jest na udzie, rozumiem, tak? To jest chyba udo, tak. Wielka Sylwia Joker na udzie. Okej. Okay. I jest jeszcze jedna Sylwia. Jest jeszcze jedna Sylwia. I oczy Sylwii w kasku na plecach. Na plecach, zgadza się. Jakby... I co teraz z tą Sylwią? Little bit too much. Like for me. Okay. Nie wiem, o co chodzi. Ma to wszystko bardzo dziwny vibe. Ja absolutnie nie sugeruję, że tak było, czy coś, nie wiem, nic więcej, ale sobie tak śmieszkuję, że no nie wiem, powiedzmy, ona tak pisze w tych komentarzach i tak trochę się wydaje, jakby była tutaj trochę pokrzywdzona, więc on robił jej jakieś niefajne tegesy. No. I ona była taka, niefajny teges. I na co on mówił, no dobra, no był niefajny, ale zrobię sobie tatuaż z tobą. I ona była taka, no dobra, bo czy mija znowu kilka miesięcy i znowu się to samo powtarza. On mówi, dobra, no zrobię drugi tatuaż z tobą. Ona była taka, no dobra. I do trzech razy sztuka, słuchajcie, do trzech razy sztuka. Uh-huh. Trzy tatuaże i ona w końcu stwierdziła, jak on to powiedział, że zrobi sobie znowu tatuaż z nią. Ty sobie wymyślasz to w głowie cały czas. Tak, to ona już powiedziała nie. Nie. Ale ja nadal chciałbym się dowiedzieć, dlaczego Sylwię zjada wilk. Ja też chciałbym się dowiedzieć. Czy macie jakąś teorię, dlaczego Sylwię zjada wilk oraz dlaczego Sylwia jest Jokerem? To też są dwie. Ale wiemy o tym, że Sylwia wydała kolejne oświadczenie na swoim stories, gdzie napisała... Kochani, to już moja ostatnia wypowiedź w naszej sprawie. Zdradzę wam, że nie było ostatnia. Rozumiem, spoiler, ale... Rozumiem, że... Część z was może czuć zawód, ponieważ widzieliście nasze najlepsze strony związku w necie. Pamiętajcie jednak, że życie nie jest zero-jedynkowe. To, że ktoś postanawia podjąć decyzję o rozstaniu, nie oznacza, że zmarnował 10 lat w związku. Było wiele dobrych chwil i śmiesznych sytuacji, którymi szczerze lubiliśmy się z wami dzielić. Całe dobro naszego związku, jakie publikowaliśmy, było prawdziwe, ale nie stanowiło pełni obrazu naszego życia. Nie widzieliście naszych kryzysów, kłótni, terapii, bo nie chcieliśmy współdzielić z wami tego, co negatywne. Uważni słyszeli, jak podczas ostatniego podcastu u Journalisty wspominałam o tym, że byliśmy już o krok od rozstania. Musicie zrozumieć, że czasem w dbałości o siebie lepiej jest dać sobie wzajemnie spokój i przemyśleć, kim naprawdę jesteśmy oraz czego chcemy od siebie i życia. Mimo naszej decyzji mamy do siebie ogromny szacunek i postanowiliśmy pozostać w dobrych stosunkach. To napisała na stories, także nie było komentowane publicznie. Czyli ona twierdzi, że to wszystko, co pokazywali, to było prawdą, tylko po prostu... To pokazywali część prawdy. Część prawdy i nie pokazywali innej prawdy, bo nie chciało im się pokazywać tej prawdy. Well... Tak naprawdę no, nie mają obowiązku. No nie, oczywiście, że nie mają tego obowiązku. Aczkolwiek, no jeśli pokazujesz półprawdy, no to ludzie wierzą w półprawdę. No tutaj chodzi o jakieś zasięgi i hajs też, no nie oszukujmy się, no. Lepiej się sprzedaje oczywiście, gdy oczywiście. Wszyscy są radośni i mili, i zdrowi, i uśmiechnięci. Ale rzeczywiście. Taki rynek po prostu, ale z drugiej strony myślę, że fajnie rozmawiać o tym, że nie tylko jest kolorowo, bo to też może mniej się na tym zarobi, ale znowu innym osobom może to da jakieś wsparcie i takie da do zrozumienia, że to jest normalne. A skoro tyle osób się jakby wkurzyło na tę wiadomość, no to chyba oznacza, że bardzo dużo osób widziało tylko jedną stronę medalu. No bo tylko im to pokazywali, no ale z drugiej strony każdy jest człowiekiem i każdy ma życie i każdy ma jakieś problemy. Tak, i to, że oni nie pokazują tych problemów, to nie znaczy, że ich nie mają i powinieneś sobie zdawać z tego sprawę, że też są ludźmi, no. Ja sobie zdaję sprawę. Ja też sobie zdaję z tego sprawę. Na pewno? Ja na maksa sobie zdaję z tego sprawę, naprawdę. Słuchajcie, chciałam tylko jeszcze wam dodać, że to, co się wydarzyło, to nie jest spontaniczna decyzja. To nie jest tak, że my wstaliśmy rano i powiedzieliśmy sobie okej, jakby nie kontynuujemy tego. Mi jest bardzo ciężko już w tym momencie wyrażać głębsze emocje, bo po prostu jestem z nich totalnie wypruta. Jestem zmęczona. Bardzo zmęczona. I po prostu mam nadzieję, że mimo tej sytuacji... wśród was będą osoby, które będą nadal wierzyć w to, że można sobie poukładać fajnie w życiu, być szczęśliwym, tylko trzeba się po prostu dobrze dopasować i na wielu etapach relacji dbać o to, żeby było po prostu dobrze i żeby była dobra komunikacja. Akop też napisał post od siebie i napisał, co następuje. Cześć!
napiszę post od siebie. Dostajemy wiele wiadomości, różnych, dobre i złe. Każdy ma prawo do swojej opinii. Próbowaliśmy, mówiliśmy już od jakiegoś czasu, że chodziliśmy na terapię. Naprawdę próbowaliśmy. Skupiamy się zawsze na dobrych rzeczach, jednak staraliśmy się też pokazywać, że to nie jest idealnie, bo życie takie nie jest. Nasze również, co widać. Kto dokładnie obserwował relacje, widział, że próbujemy pokazać, że związki nie są idealne. Warto było się starać, nie żałujemy tego. Jednak czasem przychodzi koniec. Dziś jest nam ciężko, jednak decyzja jest jaka jest. Mimo to chcemy to zrobić z szacunkiem do siebie, dlatego również zdecydowaliśmy, że razem będziemy dalej pracować w naszej wspólnej firmie. Nie szukajcie winnych, bo nikt z nas niczemu winny nie jest. Ostatnio fundowaliśmy sobie wiele prób. Dawaliśmy wiele szans. Jeśli możecie to uszanować, będzie nam miło. Nam jest ciężko, ale takie jest życie. Na pewno niektórzy to rozumieją. Naprawdę próbowaliśmy, naprawdę zawsze szczerze mówiliśmy o uczuciach. Jednak największą dbałość o siebie możemy okazać sobie, dając wzajemną wolność. Ale bez scen. Ponoć człowieka poznaje się po tym, jak się rozstaje, więc poznacie nas na nowo. Myślę, że my też poznamy się raz jeszcze. Nie będę o tym już pisał postów. Od jutra próbujemy żyć dalej. Możecie być z nami, ale szanujemy, jeśli nie chcecie. PS. Pieski będą szczęśliwe, zadbamy o to. Na koniec proszę, nie szukajcie sensacji. W decyzji nie było osób trzecich. Tak po prostu bywa. Okej. Mhm. No, tłumaczą się. Dla mnie, wiesz, to jest wszystko takie skomplikowane. Gdy jesteś na tyle medialną osobą i budujesz swoją karierę też po części na związku, to później tłumaczysz się obcym ludziom z tego, że się rozstałeś i prosisz ich o zrozumienie. No wiem. I to jest wszystko takie, ale z drugiej strony, no, sami dawaliście. I to jest takie... Co z tym zrobić, nie? Mhm. Tylko tych piesków żal, no. Piesków żal, zdecydowanie. Ten też miał się nie wypowiadać, ale wypowiadał się dalej. I napisał Akop na swoim stories tak. Dziś święta, bo to wszystko się działo w okolicach świąt wielkanocnych. Skoro większość je obchodzi, to spróbujmy w takim dniu zachować się trochę inaczej. Ze swojej strony będę blokował chamskie komentarze w moim czy Sylwii kierunku. To, że jest jak jest, nie oznacza, że się godzę na to. Rozumiem wasze zdanie, ale nie wyzwiska. Tym bardziej nie dziś. Zdrowych i radosnych świąt. Ja nic tutaj nie twierdzę, że tak jest, ale może to jest też jakiś taki trochę, nie wiem, chwyt marketingowy. Że co? No to całe zamieszanie, no bo cały czas jakby sami podgrzewali tę sytuację. Wiesz, o co chodzi. Wydali to oświadczenie i wiadomo, że ludzie jakoś zareagują i zareagowali, ale gdyby nie dodawali tych kolejnych oświadczeń, to, no to szybciej, nie zainteresował szybciej to by sposób. Ucichło niż przy kolejnych oświadczeniach. Ale rzeczywiście, że tak. Tak jak wiesz, ta druga para fitnessiarska, te majewskie, no. Dejny też przecież były przez miesiące, przechodzili kryzys. Dzięki temu właściwie, że przechodzili kryzys, ktoś się nimi zainteresował na nowo, a teraz już nie przechodzą kryzysu. No i znowu trochę podbili sobie, ja nie twierdzę, że tego kryzysu nie było, ale po prostu chodzi o sam fakt, że to podbija zasięgi, jak coś oczywiście, się tak. dzieje. Do akcji wkracza Izabela Janachowska. Jej, perfekcyjnie obciągnięte stópki. Ni z gruchy, ni z pietruchy, ponieważ postanowiła Izabela Janachowska w tym całym piekle ich rozstaniowym. Jeżeli myśleliście, że to już jest ta główna drama. Nie, to nie. Postanowiła wrzucić fragment ze swojego programu dotyczącego ślubów gwiazd, bo nie. miała taki program, czy ma nawet, nie wiem. Janachowska i śluby? Nie może być. Nie. Gdzie gościli właśnie Akop i Sylwia i opowiadali o swoim ślubie. Trudne pytania o uczuciach teraz. Co w tej Sylwii cię tak zauroczyło, tak zakręciło i tak rozbudziło, że postanowiłeś, ona musi być moja teraz, tu, jak najszybciej. Tak, tak, ona to wrzuciła już po tym. Po tym, jak się rozstali. I tak to, co mnie urzekło wtedy, no nie ma dużo wspólnego z tym, co mnie urzeka teraz. Bo to dopiero czas, jakby ja uważam, że dopiero czas powodował, że to uczucie realnie jest tak, jakie powinno być. Bo przeszliśmy i słabe chwile, i lepsze chwile, i na przykład ja dzisiaj wiem, że mogę na nią liczyć, zawsze wtedy nie wiedziałem. Na pewno mieliśmy szczęście, że jakby byliśmy szczerzy. Szczęście, że i zarówno jedna, jak i to druga. To się zobaczyłem, tak? Ale z drugiej strony uważam, że więcej od szczęścia było pracy. I napisała w opisie tak. Tak Sylwia i Jakob opowiadali o swoim związku w ślubach gwiazd. Mamy nadzieję, że oboje odnajdą swoje szczęście. Uśmiechnięte emoji. Serduszko. Były kryzysy, butnie i tych kryzysów było dużo, ale jakby nie chcieliśmy, że tak powiem, każdy zabrać swoje zabawki i rozejść się, tylko zawsze jakby staraliśmy każdy problem wspólnie rozwiązać. Ja do małżeństwa w ogóle zupełnie inaczej podchodzę i jakby nie patrzę na to jako na romantyczną, piękną historię, no bo tak we wszystkich filmach jest, ale film się kończy no dla początku, a co jest dalej? A to dalej przecież jest najważniejsze. No wiesz, materiał już nakręcony. Nie no, nakręcony, tylko że to jest archiwalny materiał, więc to jest... To nie jest zapowiedź. Nie, to nie jest zapowiedź.
To jest archiwalny materiał, który się ukazał jakiś czas temu. O mój Boże! I ona postanowiła to odgrzebać. Odgrzebać, wiedząc o tym, że jest zamieszanie od kilku dni. Tak. Ponieważ się rozstają. Tak. Więc przytacza, jak opowiadali o swoim ślubie, gdy byli szczęśliwi, byli u niej w programie. Tak, dokładnie tak. Na pewno wzbudziła coś. Tym jakieś zainteresowanie. Jest w prasówce. Aczkolwiek nie jestem pewien, takie, czy by chciała. Dokładnie. No, ludzie nie są zachwyceni pod tym wideo i piszą na przykład tak. Przepraszam za wyrażenie, ale to debilizm dodawać taki wywiad w tych okolicznościach. Bardzo słabe. Nie wierzę. Zero klasy. Tylko by wywołać większą burzę. Wstyd. Nie sądziłam, że kiedykolwiek na tym profilu zobaczę taką zagrywkę i kompletny brak klasy. Jak widać, liczą się tylko wyświetlenia. Budowanie follow na czyimś nieszczęściu. Ale ci się odkleiło wstawiając coś takiego. Aja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 j
I zareagowała. Że to nie ona wrzuciła, tylko jakiś jej asystent, ona o niczym nie wiedziała. Nie, no właściwie tak zareagowała, nie reagując, ale dla mnie to jest pewnego rodzaju reakcja. Okay. Ponieważ wyjechała z rodziną na urlop. A, czyli po prostu job done. Job done, fire and i jadę na Seszele. Tymczasem media tabloidowe ustawiły już paparazzi pod szostakami. No bo się klikało przez te święta. Udało im się uchwycić. A kopa szostaka na pudelku jest, który idzie. Idzie przez ulicę. W szarym dresie i czerwonym podkoszulku. Z tatuażem jedzoną przez wilka. Możemy założyć, bo co prawda nie widać, ale że towarzyszy mu również Sylwia Joker oraz Sylwia w kasku. To prawda. Możemy to założyć. Gdzie on idzie? Poszedł do kawiarni i to chyba w drugi dzień świąt poszedł do kawiarni. Samotnie spędził czas w kawiarni. Tutaj nad butelką wody się zadumał. No nie tak samotnie, no wiesz, te tatuaże ma. I wiesz co? I miał też słuchawki. Może był z kimś na łączach. Mógł być z kimś na łączach i był taki... Miał te guziczki. I jest jeszcze opis dziewiątym zdjęciem na purlu. Masz tyle zdjęć. Wygląda na to, że pustka w sercu sportowca nie zostanie tak szybko wypełniona. Nikt nie dosiadł się do jego stolika. Przepraszam, że się śmieję, ale ten opis jest po prostu już... Hit. To jest hit. Do akcji wkracza Dziki Trener, moi drodzy, i jest to jego debiut w prasówce. Dziki Trener jest kolejną fitnessiarą. Ale również osobą, która bardzo lubi komentować wszystko. Jakieś... Ogólnie wszystko, co się klika. Mam wrażenie, że on wpasowuje się w taki nurt właśnie kanał sportowy. Nie? Wiesz co trochę chodzi? Kanał sportowy. Coś tam wspólnego ze sportem, ale... tak, trochę tak. No i wypowiedział się w sprawie Akopa i Sylwii i ich rozstania. To wszystko było ubierane w jedną główną linię kontentu, który świetnie się sprzedawał. Ten kontent miał tytuł Miłość, na dobre i na złe. Pan Akop znany jest w internecie z tego, że kupował swojej żonie kwiaty w takiej ilości i tak często, że gdyby zebrać je ze wszystkich ostatnich lat, kiedy je kupował i gdybyśmy je rozłożyli na ziemi, to bylibyśmy w stanie tymi kwiatami przykryć co do centymetra praktycznie całą deltę rzeki Mississippi i do tego 1/3 mniej więcej powierzchni Puerto Rico. Co to ma wspólnego? Co to ma za związek? No, że... Właśnie się dużo skupił na tych kwiatach. Tak, te kwiaty jakoś... Bardzo zapolały go. Dziki Trenerze, możesz sobie sam kupić kwiaty. Miley o tym już śpiewała. I can buy myself flowers. Tak. Może tak śpiewać Dziki Trener? Może. Może, ale... Komu zabroni? No, swoją drogą my polecamy nasz ostatni podcast, gdzie mówimy o mężczyznach. Którzy nienawidzą kobiet oraz często siebie. Oczywiście no homo, nie? To nie jest sugestia, że ktokolwiek tutaj taki jest. Po prostu... Skojarzyło ci się. Skojarzyło mi się, bo ciężko mi jest sobie wyobrazić właśnie kupującego, takiego mężczyznę kupującego sobie kwiaty, śpiewającego publicznie piosenkę Miley Cyrus, ale no wiecie, może jeszcze kiedyś ktoś mnie zaskoczy. Jakby mało było tego wszystkiego, to Sylwia Szostak jeszcze jest... chyba w trakcie jakiegoś secret projektu, bo wrzuciła takie wideo na swój instagram.com, yes. W którym zapowiada jakiś wyjazd, że jej mniej będzie na mediach społecznościowych i tak dalej. No dobrze, ale ona wrzuciła to teraz, już po tym rozstaniu. Tak, tak. Słuchajcie, mam pewną wiadomość dla was.
W najbliższym czasie będzie mnie tutaj troszeczkę mniej. Będę mniej aktywna na stories, w postach, na mediach społecznościowych, co nie znaczy, że o Was zapomniałam. Tak nie będzie. Po prostu biorę udział w pewnym tajnym projekcie, o którym na razie nie mogę Wam powiedzieć żadnych szczegółów. Trzymajcie za mnie kciuki, jeżeli chodzi o naszych podopiecznych, tutaj się nie martwcie, wszystko zostaje bez zmian. Każdym tutaj zajmie się już Akop, on będzie czuwał nad Wami. Zresztą dostaniecie jeszcze informacje na ten temat. No i w zasadzie to tyle z mojej strony. Uciekam. I pojawiła się plota, gdzieś tam w sieci, ja widziałem ją na Twitterze, ale wiem, że w sieci gdzieś tam krąży, że, teraz skup się. No dawaj. Ola Ciupa, pamiętasz Olę Ciupę? Of course. No, no to Ola Ciupa rozstała się z Kubańczykiem. No. To jest jakiś piosenkarz, raper, whatever. Który ewidentnie pochodzi z Kuby. Ewidentnie pochodzi z Kuby. I teraz jest taka opcja, że ludzie łączą Sylwię Szostak z Kubańczykiem razem. I że co, że oni do tej Kuby wyjadą, tak? No, tak. I ona tam będzie pracować. Pracować hard for the money. No nie wiem, może tak, a może nie. A Ola Ciupa będzie ubijać masło z Akopem. Tak. W tej kawiarni. No powinni się chyba jakoś tak połączyć znowu od nowa. I wszyscy być szczęśliwi i radośni. I ktoś napisał, czekamy na zdjęcie z Kubańczykiem, uśmieszek. Na co Sylwia napisała, okej. Ok. Nie rozwiało to plotek i nie sprawiło, że internauci uspokoili się w tym temacie. Nie. I osoba kolejna napisała do Sylwy. Yes. Sylwia, to co powiesz o tym wyskoku w Malezji? Przecież zaraz i tak wszyscy będą o tym wiedzieć. Trzy kropeczki. Czyli ktoś ją tutaj próbuje zdradzić niespodziankę i że ona do Malezji się wybiera? No najwidoczniej się do tej Malezji wybiera. I'm sorry. Czy Malezja będzie... Nowym Zanzibarem. Nowym Zanzibarem i teraz tam jest na przykład ten Polak poszukiwany i teraz będzie zapraszał tam wszystkie gwiazdy. Totalnie by mnie to nie zdziwiło, wiecie o co chodzi. Sylwia odpisała. Mhm. Nie, nie powiem, bo nie łamię umów, które podpisuję. No tak, no właśnie, nie łamię umów. No bo dlatego, to ten secret project. Dlatego, wiesz, czasami nie można się rozstać na przykład oficjalnie, gdy już się rozstało, albo nie można powiedzieć, że jest niefajnie, jak na przykład jest niefajnie, bo są umowy. No przecież nie od dzisiaj znamy jakieś celebrytki, influencerki, które udawały, że ich związki nadal trwają, bo po prostu mieli razem podpisane jakieś umowy z jakimiś koncernami. To prawda. Opowiadaliśmy też trochę zresztą w naszej książce o tym. Polecamy, póki jest na promce. Co? Czym ty rzucasz? Nie wiem, co spadło, ale pewnie przykuło waszą uwagę, więc teraz tu. Link w opisie. No i ta słodko-gorzka, raczej gorzka historia na razie się ucina w tym momencie. Kurczaki. Czyli pozostaje nam tutaj zagadka, o co chodzi z tą Malezją. Jest dużo zagadek. O co chodzi z Malezją? Czy Ola Ciupa ubija już masło z Akopem? Czy Kubańczyk i Sylwia Szostak pojechali już na Kubę? Czy Sylwia Szostak zmieni teraz nazwisko? Czy Kuba jest w Malezji? Czy Kuba jest w Malezji? Czy... Gdzie jest Kuba ogólnie? Akop usunie tatuaże Sylwii. Dlaczego wilk je Sylwię? Czy wilk będzie od teraz jadł kogoś innego? No, Indianina na przykład. Jest bardzo dużo pytań, a tak mało odpowiedzi. Liczymy na Was w komentarzach. Aneta Glam pojawiła się u Kuby Wojewódzkiego razem z Sebastianem Fabiańskim, więc ewidentnie no próbują, żeby jeszcze, wiecie... Wycisnąć coś z tego Wojewódzkiego. Coś mało tego, żeby wycisnąć za pomocą tych gości, to jeszcze uruchomili TikToka dotyczącego programu Wojewódzkiego, gdzie jakaś osoba od ich mediów społecznościowych zadaje tym gościom pytania w stylu Q&A i jakieś szybkie odpowiedzi, więc wiecie, bardzo to jest takie nowoczesne i jazzy. Aneta została zapytana, ile miała lat, kiedy wykonała pierwszą operację plastyczną. Ile miałaś lat, ewentualnie ile lat temu pierwszą operację wykonałaś? I odpowiedziała, że bardzo późno, bo w wieku 28 lat. Bardzo późno, 26 lat miałam. Oraz, że ogólnie to ona nie zrobiłaby tego ponownie. Jaką radę dałabyś młodszej sobie? Nie robić operacji. Tak, jest. Nie, jakby nie jest. Excuse me, czy to oznacza, że świat mógłby istnieć bez bimbałów Anety Glam? Jaką operację plastyczną chciałabyś cofnąć najbardziej? Operację biustu. Którymi ona się lubi, umówmy się, chwalić. Wydaje mi się, że nie.
Wydaje mi się, że nie. Dziwi mnie bardzo ta odpowiedź, ponieważ Aneta sama się przyznała do tego, że dwukrotnie miała powiększany biust, ale żałuje tego, ale mogłaby przecież zrezygnować z tego powiększonego biustu. Da się, Michelle Visage jest najlepszym przykładem. Ale nie rezygnuje z tego biustu, tylko bimbałuje nim. No nieważne, okej, okay, dobra, słuchajcie. Jej biust. Czy miałabyś dać jedną radę młodszym kobietom, to jaka to by była? Nie robić operacji. Była również zapytana o Caroline. Co uważasz na temat Karoliny Drpińskiej? I wyobraźcie sobie, no, że nawet ona postanowiła już nie wypowiadać się na ten temat. Nie odpowiem na to pytanie. Nie odpowiesz? Nie. Okej, okay, dobra. Od ponad 10 lat Aneta jest w związku z George'em, 73-letnim multimilionerem, ale jest w tym związku... Na kocioł łapę. O, właśnie, można by tak rzec. I ona dla Plejady jakiś czas temu powiedziała, że... Nie będzie żadnego ślubu, to jest jakiś pakt, który George zawarł ze swoim bratem i jego synem, że nigdy nie wezmą ślubu. Ja mu ufam, on mi ufa i może dlatego jesteśmy tacy szczęśliwi, bo nie mamy papierka i każdy musi się starać, żeby ten związek przetrwał. Jak się ma papierek, też chyba trzeba się starać. Chyba tak, oraz ten pakt. Nie do końca rozumiem, pakt między tak, kim? Między George'em i jego bratem i jego synem? Chyba tak. Pakt. Tak brzmi pakt. Jak brzmi, wiesz, męski pakt. Męski pakt. Że co? Że nie mogą wpuścić żadnej baby. Tak. Tak? Na pokład. No dobra, okej. Okay. Na ich męski pokład. Pakt? Na to nie zezwala. Przepraszam bardzo. Bym zgodził się. No ale pakt. Ta relacja ewidentnie wzbudza duże kontrowersje. Mm-hmm. Również u obserwatorów. Między innymi na Instagramie. I czasami można natrafić na jakieś takie nie za bardzo przychylne komentarze, na które na przykład Aneta nie ma problemu odpowiedzieć. Ciekawa jestem, czy byłabyś w związku z tym panem, gdyby nie jego kasa. Bardziej wizualnie pasuje do twojej mamy. Tak, wyobraźcie sobie. Ludzka bezczelność nie zna granic. Nie zna granic. No to Anetka się odpaliła. Ciekawe, gdybyś nie była zwyczajna materialistką, to dojrzałabyś w tym panu piękno jego osoby, a nie tylko portfel. Nie mogą niektórzy ścierpieć mojego szczęścia, bo wiedzą, że ich to nigdy nie spotka. Jestem żywym dowodem na to, że w życiu można mieć wszystko. Więc co się z tym wiąże dowodem na ich nieudolność? Średnio zrozumiałem, ale buja. Aneta Glam jest dowodem... Żywym. Żywym dowodem na nieudolność innych jednostek. Piękne. To jest piękne. To jest po prostu poezja. Mi się nie? to podoba. Tak. No i tyle chyba można zostawić to takim miłym akcentem. Nasz żywy dowód. Monika Richardson. Monika Richardson nie odpuszcza, moi drodzy. Real icon. I Monika Richardson, my już zresztą mówiliśmy o jej nowym tajemniczym mężczyźnie Arturze. Nie takim tajemniczym. Okazuje się, ponieważ shownews.pl tam mocno grzeje w tym temacie i okazuje się, że 48-letni, teraz cytuję shownews. 48-letni młodszy od Moniki o 4 lata, Artur G., był zamieszany w przemyt papierosów, wyłudzenia VAT i siedział już w więzieniu. Papierosów! Ale opowiadaliśmy o tym w jakiejś prasówce. Tak, opowiadaliśmy o tym w jakiejś prasówce, ale to nie koniec, ponieważ udało mu się w jakiś sposób uniknąć więzienia, bo ktoś wpłacił 50 tysięcy złotych kaucji. Okazuje się, że teraz może mu się nie udać uniknąć więzienia, ponieważ ma kolejne rzeczy na sumieniu i sąd apelacyjny w Warszawie skazał niedawno pana Artura G. na 3 lata odsiadki i 2 miliony złotych grzywny. Monia! I po świętach wielkanocnych, czyli jakoś teraz, pan Artur G. dowie się, gdzie będzie odsiadywał. Monia po prostu, no... Sama tego chciała, no. Tego chciałam. Tego Ania. Chciałam. Chciała po prostu bad boya i wkroczyła w ten świat. I co teraz? No i teraz, będzie słuchaj. Chodzić na wizytację. Będzie z tymi słuchawkami no przez No właśnie chyba szkła. Nie będzie. Chyba też żartujesz. Bo jest znajomy, Moniki się wypowiada dla... Informator? No dobra, dawaj. Artur czuł, że Monika chwilami się go wstydzi, że jest obok niej jakby na doczepkę między jej wspomnieniami o Zamachowskim i Konradzie. Jeszcze przed dzisiejszą rozprawą Artur zabrał od niej swoje rzeczy. Pójdzie siedzieć, ale Monika przyjęła ten fakt. Z pewną ulgą.
Czyli to już jakby przeszłość. Monika trochę się pobawiła i jakby c'est la vie. No niby przeszłość, ale Show News chyba sam nie wie do końca, w którą stronę iść, ponieważ okazuje się, że na świętach wielkanocnych Artur był u jej rodziny. A to powinno być super śmieszne, że on jest u jej rodziny, ale ona nie przyjechała. Tak, tak, to powinno, tak powinno być, ale ona była. Pokazała go na zdjęciach na Instagramie. Chyba żartujesz sobie, ale przecież miała w ogóle nie chwalić się tą relacją. No Monia taka, widzisz. Jest. Może ona postanowiła przekazać, że informator się myli. A, że informator się myli. Że informator się myli i nic z tego, nic z tych rzeczy. Ona będzie tą kobietą mafii po prostu. Będzie chodzić tam na te spotkania z drożdżówkami i będzie dotykać tej szyby. Wiesz, co chodzi? Behind blue eyes. Tak, będą się tak dotykać przez szybę. Tak będzie, no. I co, to tyle? No i to tyle, bo on jeszcze nie poszedł siedzieć, przynajmniej nikt nam o tym nie doniósł. Ona jest albo nie jest w skowronkach. Ale ewidentnie dzieliła się z nimi jajkiem urodziny swojej. Tak, tak, jedli wspólne jajo. No dobrze, ale to mam jeszcze jedno pytanie. No, postaram się odpowiedzieć, ale nie obiecuję. Ale już nie mówią na ciebie jaszczur. Nie mówią już na ciebie jaszczur. Nie. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszą prasówkę. Przypominamy o możliwości kupna naszej książki w promce czasowej, która jeszcze trwa, link w opisie tego wideo. Przypominamy o wspieraniu nas, ponieważ zaraz wylatuje prasówka po prasówce dla naszych osób wspierających nas. Także to jest tylko jeden z wielu bonusów, które ofiarujemy w zamian za wspieranie. To jest kilka wideo dodatkowych tygodniowo, ależ plus oczywiście niektóre wideo dzień wcześniej. Ależ oczywiście. Ależ oczywiście. Tak. A tymczasem czekamy na wasze komentarze. Kciuki w górę, jeśli nie wiecie, jaki komentarz zostawić, to zostawcie komentarz, który brzmi... Oczodoły. A my się tymczasem żegnamy, pozdrawiamy i życzymy wesołych świąt. Pa. Hejka. Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.